Sinobrody i inne opowiadania Autor Maciej Szymczak Wydawca Horror Masakra Czyta Joshua Szpilarski Sinobrody Fragment Brat Bernard był doświadczonym egzorcystą. W swym długim życiu wiele razy miał do czynienia z szatanem i innymi duchami nieczystymi. Zyskał sławę pogromcy demonów, nieustraszonego męża, przed którego imieniem drżał ze strachu sam Lucyfer. Zbawił duszę bratanicy króla Karola VII, wypędzając z jej ciała księcia ciemności. Najcięższe przypadki wymagały interwencji biegłego egzorcysty, a on do takich właśnie się zaliczał. Został wezwany do klasztoru Norbertanów na prośbę biskupa Nont. Miasto pogrążało się w zamieszkach, gdy wyszły na jaw zbrodnie marszałka Gilles de Hrabia zbiegł ze swojego gniazda rodowego i skrył się za murami opactwa, przepisał cały majątek kościołowi, przywdział pokutne szaty i pogrążył się w modlitwie, chcąc uratować duszę przed wiecznym potępieniem. Lud jednak nie zamierzał odpuścić win arystokracie. Zła sława hrabiego rozniosła się po całym kraju z prędkością zarazy. Jego okrutne występki znalazły się na językach wszystkich. Kolejne odnajdywane ciała skatowanych na śmierć dzieci wywoływały prawdziwą histerię wśród pospólstwa w całej Brytanii. Demoniczny marszałek zdążył już wcześniej obrosnąć mroczną legendą, a teraz jawił się istnym złem wcielonym. Kiedy zabunkrował się w klasztorze, ludzi ogarnęła furia. Poczęli szturmować mury opactwa, by wywlec Żyla na zewnątrz. Straż książęca z trudem gasiła rewoltę wznieconą przez rozjuszone gmin. Tłum zbierał się pod bramami zgromadzenia, domagając się samosądu. Brat Bernard rozumiał powagę powierzonej mu misji. Od powodzenia rytuału zależało nie tylko zbawienie duszy hrabiego, ale i przywrócenie spokoju w całej prowincji. Przygotowywał się teraz duchowo w klasztornej zakrystii. W rękach trzymał różaniec świętej Brygidy, potężną broń w walce z siłami ciemności. Przesuwając pomarszczonymi palcami po drewnianych paciorkach, modlił się do przynajświętszej panny o powodzenie rytuału. Czuł. Jak siła Chrystusa w niego wstępuje, a każdy kolejny wers modlitwy wzmacnia jego duchową aurę. Zbliżało się południe. Promienie słoneczne wpadały przez półokrągłe okno, oświetlając ascetycznie wnętrze komnaty modlitewnej. Ciepło porannej gwiazdy ogrzewało strapioną twarz mnicha, który przygotowywał się do największej próby w swoim życiu. Godziny spędzone na kontemplacji i modlitwie dodały mu pewności siebie. Był gotów stanąć do walki z demonem. Chwycił w dłonie księgę liturgiczną i ruszył wolnym krokiem do klasztornej kaplicy, gdzie czekał na niego opętany. Korytarze opactwa opustoszały. Braciszkowie, przytłoczeni upiorną atmosferą, jaka zapanowała w ich zgromadzeniu, zaniechali codziennych obowiązków. Brat Bernard minął wewnętrzny dziedziniec budynku, spoglądając na usychające róże klasztornego ogródka. To był zły omen. Bestia była silna i wszędzie wokół roztaczała złowrogą aurę śmierci i zepsucia. Kiedy zbliżał się do prezbiterium romańskiej kaplicy, poczuł charakterystyczny, nieprzyjemny zapach. Oto uderzył go silny odór siarki. Demon często manifestował się w ten sposób, dając dowód swej potęgi i mocy nad światem materialnym. Egzorcysta wszedł do sanktuarium pełnego zatroskanych braci Norbertanów. Spojrzał na masywną kolumnę, którą ozdabiały piękne płaskorzeźby pochodzące jeszcze z czasów rzymskich. Przywiązany został do niej Gilderay, prawdziwy olbrzym, pilnowany przez zbrojną świtę biskupa. Tkwił w bezruchu. Skrępowany masywnym łańcuchem, a na jego karku połyskiwała gruba, żelazna obręcz. Rozczochrane, zakrwawione kudły kleiły się do masywnej szczęki, której kształt niknął w gęstej brodzie. Liczne sińce i rany na ciele zdradzały nadgorliwość uzbrojonych w drewniane pałki strażników. Opętany, miał na sobie jedynie przepaskę biodrową, która zasłaniała mu genitalia. Jego ciało wyglądało na umęczone, ale oczy miał bystre i pełne życia. Biła z nich mistyczna, złowroga energia, która zawładnęła całym opactwem. Obok obłąkanego klęczał biskup Alfred razem z ojcem Barnabą. Czytali na głos psalmy z księgi Izajasza. Gilderay śmiał się głośno, rozbawiony wysiłkami sług bożych. Biskup spojrzał z ulgą na zbliżającego się Bernarda. Nareszcie, braci umiłowane w Chrystusie w jego głosie zabrzmiała trwoga egzorcysta zbliżył się do opętanego czuł jak wokół gromadzą się moce piekielne wyczuwał zło, które zamieszkało w ciele hrabiego zło, które czekało cierpliwie aby zamanifestować swą potęgę i skruszyć wiarę w sługach pana demon spojrzał przez zasłonę ciemnych oczu hrabiego kpiąc z wątłej postury zaklinacza Przygarbiony starzec trzymał w chuderlawych dłoniach księgę, oprawioną w wołową skórę. Na jego zmęczonej twarzy wyryły się już bruzdy przeznaczenia i głębokie, zniekształcające oblicze zmarszczki. Brązowy habit wisiał na nim niczym na konarze usychającego drzewa, ale pomimo podeszłego wieku biła z niego silna aura, która stanowiła niewidzialną zbroję, chroniącą przed grzechem i zepsuciem. Stary mnich zbliżył się do opętanego. Poczuł na skórze swąd spalenizny. — To jakiś żart! To ma być ten słynny zaklinacz diabłów! — zakpił Gilderay, czując na karku oddech egzorcysty. Brat Bernard ucałował Biblię i uczynił znak krzyża nad głową zniewolonego. Gilderay ani drgnął. Po prostu obserwował staruszka z rozbawieniem. W imię Jezusa Chrystusa, przez Jego najdroższą krew przelaną za całą ludzkość, za najmocniejszym wstawiennictwem Maryi Dziewicy i wszystkich świętych aniołów, archaniołów, a w szczególności świętego Michała Archanioła, rozkazuje i nakazuje wszelkiej sile diabelskiej, która dręczy Zilderej, Wyjdź z żołądka, wyjdź z jego szyi, wyjdź z jego gardła. Wyjdź z jego ust. Nic z tego nie będzie, staruszku. Twój Bóg jest zbyt słaby, aby wypędzić mnie z czoła tego człowieka. Wysyczał demon wężowym głosem, roztaczając wokół siebie jeszcze mocniejszy smród siarki. Brat Bernard zakrył usta rękawem habitu i cofnął się o krok. Zasłonił się Biblią niczym tarczą, by uchroniła go przed niewidzialnym złem. Przerażeni diakoni. Przyglądali się tej scenie z rosnącym napięciem. Egzorcysta kontynuował rytuał, czytając na głos łacińskie sekwencje modlitw, zagłuszał go ryk śmiejącej się bestii. Panie Jezu, który jesteś drogą, prawdą i życiem, przyjdź uwolnić tę osobę, okaż jej twoje niezmierne miłosierdzie. Zobaczcie. Wrzasnął Gilderay, jakby po raz pierwszy odczuł dyskomfort. Mocą świętego imienia Jezus, za wstawiennictwem Maryi Dziewicy i wszystkich świętych Archaniołów, a w szczególności świętego Michała Archanioła, wszystkich świętych Aniołów i wszystkich świętych, kontynuował wzniośle brat Bernard, czując, że jest na dobrej drodze do uwolnienia nieszczęśnika od diabła. Rozkazuje Szatanowi, Lucyferowi, Belzebubowi, Danowi. Abu, Alimajowi i Asmodeuszowi i ich Legionom diabelskim, wszelkiemu demonicznemu duchowi oddzielenia, kłótni niezgody, niezrozumienia, nieprzyjaźni, urazy i niechęci, żeby natychmiast opuścili Zilderej i żeby nie wracali nigdy więcej. Panie Jezu Chryste, Ty, który jesteś, przyjdź. Obdasz twoim pokojem, twoim życiem, twoim światłem, twoją radością. Ty, który jesteś królem życia i nieskończonego miłosierdzia. Bestio, wyjaw swe imię. Baran. Zabrzmiał głos przywodzący na myśl grzmot. Zupełnie jakby tysiące trąb rozdźwięczyło się nagle na niebie, zwiastując nadciągającą apokalipsę. Zebrani w kaplicy bracia upadli na ziemię i schowali głowy między kolana. Zwielokrotniony jęk uderzył niczym dzwon kościelnej wieży, tłucząc witraże w oknach. Odłamki szkła rozprysły się w powietrzu, by z brzękiem upaść na ziemię. Ostre jak sztylety, fragmenty witraży utkwiły w skulonych sylwetkach braci. Zakrwawieni mnisi biegali w bezładzie i próbowali wyjąć odłamki ze świeżych ran. W świątyni zapanował prawdziwy chaos. Szatan triumfował, wywołując popłoch wśród zebranych. Egzorcysta słyszał zawodzenie bestii. Jej śmiech wwiercał się w jego duszę. Był jak ostrze noża wbite w głąb trzewi. Głos demona dzwonił w uszach, powodując nieznośny ból głowy. Jan jest baron, król psucia, pan rozpusty. Jan jest wybawiciel, co wjedzie człeka z powrotem w bestie. Jan jest ten, co strąca aureole z głów świętych. Ten, co zaślewa grzech w sercu człowieczym, jam jest prawą grzechu, za którą znajduje się Święty Kral, gdyż krew w nim zawarta nie jest krwią Chrystusa, a krwią szatana. Kto wypije znaczenia rozpusty Ojca Mego, ten odwróci się od oślepiającego światła Bożej łaski. Kto podąży za tym głosem, ten złączy się ze Mną w bestii, stając się równym Bogu. To bluźnierstwo! wrzasnął biskup Alfred, rzucając się z krucyfiksem na opętanego. W tym samym momencie ogromna siła cisnęła nim o kamienną ścianę świątyni. Odbił się od niej i wylądował boleśnie na podłodze. Ojciec Barnaba spróbował zawyć, ale na jego krtani zacisnęła się niewidzialna ręka. Twarz mnicha posiniała niczym robaczywa śliwka, a oczy niemal wyskoczyły mu z orbit. Zemdlał, rozpłaszczając sobie nos o posadzkę kaplicy. Strażnicy nie zareagowali przejęci z grozą. Bezradnie przyglądali się zamętowi, jaki zapanował pośród murów klasztoru. Nie uchroniło ich to jednak przed gniewem barona, który niczym szalejący huragan porwał ich ciała i rozerwał je na strzępy. Ich korpusy eksplodowały, a deszcz krwi i wnętrzności pokrył habit pogrążonego w modlitwie egzorcysty. Brat Bernard pozostał niewzruszony, przekonany, że Boża opatrzność roztacza nad nim swą pieczę. Nagle poczuł silny ból. Jego nadgarstki wygięły się w łuk. Kość wyłamała się ze stawów i przebiła skórę na wylot. Egzorcysta wrzasnął, wypuszczając z dłoni księgę liturgiczną. Z wnętrza Biblii wypełzły tłuste robale i z zajadłością poczęły kąsać skomlącego z bólu mnicha. Przegryzały się przez jego skórę, wnikając do wnętrza ciała. Brat Bernard wpadł w panikę, czując, iż po raz pierwszy w życiu przegrywa bitwę z demonem. Nadal twierdzisz, że możesz mnie wygonić? zakpił Baron, śmiejąc się donośnie. Mocą świętego imienia Jezusa, jego najdroższej krwi! Egzorcysta urwał mowę, gdy jego habit zapłonął żywym ogniem. Brat Bernard zmienił się w żywą pochodnię. Jego skóra stawała się smoliście czarna. Po chwili zaczęły się topić wszystkie narządy wewnętrzne, ścięgna i kości. Egzorcysta skonał w wielkich męczarniach, a jego ciało obróciło się w proch.